dla zawsze mocnej, zawsze silnej i z racji tego, że tradycja wam was zawsze wyróżniała w tym, że prowadziliście bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie zajęcia z młodzieżą. Zresztą do dzisiaj jest tak, że jak się słyszy nazwę Karpaty, to czuje się jakość, czuje się duży respekt przed waszymi godzinami. Jak pan, panie trenerze, ocenił dzisiejsze spotkanie w tak niesamowitych, ciężkich warunkach, nie ma co mówić? Dziękuję bardzo za miłe słowa. Na wstępie chciałbym pogratulować zwycięstwa trenerom, drużynie przeciwnej. Tak jak pan Henryk powiedział, mecz toczony był w bardzo trudnych warunkach, upał. Spodziewaliśmy się trudnego spotkania i takie też było. Dobry początek dla nas, strzeliliśmy bardzo szybko bramkę. Przed meczem założyłem taktykę na grę bardziej defensywną. Wiedzieliśmy, że tutaj gospodarze będą na pewno chcieli zwyciężyć u siebie. W tej lidze naprawdę nie ma drużyn, które by nie walczyły do końca, tak jak na naszym ostatnim meczu, gdzie prowadziliśmy już z Iglopolem 4-0. Iglopol doprowadził do remisu 4-4. Tutaj nikt za darmo punktów nie odda. I szkoda tylko szybko straconej bramki w drugiej połowie. Tutaj gospodarze ruszyli do ataków, zdobyli kolejną bramkę. I jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tutaj drużynie przyjezdnej podziękować za wolę walki. Spodziewaliśmy się tego, analizowaliśmy też waszą drużynę wcześniej. Mieliśmy przykład z tamtego sezonu, gdzie żeśmy wysoko przegrali. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudne spotkanie, tym bardziej, że w Stalowej Woli żeśmy przegrali wysoko 6-0. Zależało nam na tym zwycięstwie. Przygotowywaliśmy się taktycznie i mentalnie do tego, żeby zagrać, tak jak tutaj trener powiedział, bardziej ofensywnie, na dwóch wysypniętych napastników. Chociaż formalnie gramy w innym ustawieniu. To ustawienie konsekwentnie przyniosło nam upragniony cel. Chociaż nie ukrywam, że popełniamy bardzo, bardzo dużo błędów. Staramy się to wyeliminować na treningach. Przede wszystkim otwarcie gry, ale niestety okres wakacyjny jeszcze powoduje to, że ta nasza kadra nie jest optymalnie dopięta i tak przygotowana, jakbyśmy chcieli, ale ze swojej strony chcę podziękować całemu moim sztabowi, włącznie z panem Wiesławem i trenerem Pawłem, którzy przykładają wielką wagę do przygotowania całego zespołu. Powiem więcej, że to wszystko, co się dzieje w Orliku w tej chwili, jest na bardzo wysokim poziomie. Z całego serca chcę dodać jeszcze tutaj podziękowanie dla pana prezesa Łaskarzewskiego za całą uprawę, bo nie spotyka się tak, żeby na innych boiskach ktoś komuś udzielał wywiadu, albo przygotowanie boiska jest na poziomie ekstraklasy. Ja ze swojej strony dziękuję jeszcze raz gościom za zaangażowanie i wolę walki i oczywiście spotkamy się w rundzie rewanżowej, na co też liczę, że będą punkty. Dziękuję. Dajemy głos dla kapitana zespołu przyjezdnej, bo piłkarz zawsze inaczej to odbiera. Swoje tam przemyślenia, nadzieje miał przed meczem. Jak to wygląda po meczu? Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować drużynie przeciwnej. Był mecz bardzo wyrównany, ale jednak okazali się lepsi. W pierwszej połowie realizowaliśmy swoją taktykę, ale w drugiej było wiele sytuacji stykowych, które mogły zadecydować o losach meczu. Też chcę podziękować drużynie przeciwnej za walkę. Od początku byliśmy bardzo zmotywowani przez to, że ostatni mecz przegraliśmy dosyć wysoko, ale mimo straconej pierwszej bramki w połowie trener nas jeszcze bardziej zmotywował i pokazaliśmy w drugiej połowie, że możemy to jeszcze wygrać. Ja mam pytanie do trenera Karpat. Jakie cele przed ligą postawiliście przed klubem? Naszym celem, tak jak
Postawiliśmy sobie cel utrzymania, awansowaliśmy do najwyższej grupy, do grupy mistrzowskiej w tej kategorii wiekowej. Naszym celem było, jest utrzymanie w tej grupie. Tutaj każdy punkt dla nas będzie bardzo cenny i na każdym meczu chłopcy będą dawać z siebie wszystko i mam nadzieję, że w ostatecznym rezultacie utrzymamy się w tej lidze. Tak samo jesteśmy Beniaminkiem jak drużyna tutaj gospodarzy i również życzę im jak najlepiej w lidze. I chciałbym jeszcze tutaj dodać właśnie to, co trener gospodarzy powiedział. Super warunki do treningu, super warunki do gry, świetna oprawa. No, w tych grupach, w ligach młodzieżowych jest bardzo rzadko spotykane to, że po meczu są wywiady i naprawdę wielkie brawa dla was, za organizację, za to, jak działacie i naprawdę szacunek. Dziękuję bardzo. Może ja tylko chciałem powiedzieć i podsumowując, bo ja traktuję, myślę, ja znam Ciebie akurat i traktuję Was tak samo jak Lewandowskiego i zasługujecie na to, bo to, co daliście dzisiaj i mecz się składał jakby z dwóch takich faz. Końcowa faza była pod dużym naporem i tak jak powiedział kapitan Karpat, że ta szala to był styk, to było minimalnie, tam przestrzelił minimalnie, uderzył głową niecelnie, to wszystko wisiało. To był mecz zdecydowanie na remis dwóch równych zespołów, z tym, że o jedną bramkę więcej strzelił Orlik, czego się oczywiście cieszę, bo jestem jego prezesem. A wam naprawdę gratuluję za ciętości bardzo dużego zaangażowania i wierzę w to, że z takim gronem trenerów, z takiego klubu nie da się przegrywać. Zawsze można tą porażkę ubrać w strój zwycięstwa. I waszym zwycięstwem jest to, że się nie poddaliście do końca, walczyliście do końca. Ja mam tyle, jeśli panowie mają jakieś zdanie. Dziękujemy bardzo.